Maria Konopnicka to tłumaczka, nowelistka i poetka, której wiersz Rota jest jednym z najbardziej znanych hymnów patriotycznych, często wykonywanym na uroczystościach państwowych. Jej wiersze i opowiadania dla dzieci, jak o krasnoludkach i sierotce Marysi albo Pimpuś Sadełko, znajdują się w kanonie literatury dziecięcej. Eliza Orzeszkowa to polska pisarka, której powieści stanowią podstawę kanonu literatury pozytywistycznej. Autorka m.in. Marty, Nad Niemnem, Mejra Jozefowicza czy Hama. Dwukrotna polska kandydatka do Pokojowej Literackiej Nagrody Nobla. A przy okazji pisarka działająca na rzecz emancypacji kobiet, Żydów i chłopów. Losy Orzeszkowej i Konopnickiej splatały się i rozplatały przez całe życie. Spotkały się jako małe dziewczynki na pensji sióstr Sakramentek w 1855 roku, gdy Eliza, wtedy jeszcze Pawłowska, miała 14, a Maria, wtedy Wasiłowska, 13 lat. Zmarły w tym samym 1910 roku. Po skończeniu pensji nie widziały się przez 20 lat. Spotkały się ponownie jako pisarki w 1879 roku, obie mając już za sobą, jak to ujmuje Edmund Jankowski, kawał niezbyt udanego życia. Maria napisała po spotkaniu do Elizy: czuję, że cię pokocham. Będzie to moja pierwsza miłość dla kobiety. Oczekuję od ciebie dużo siły, dużo światła, dużo odwagi. I do końca życia utrzymywały regularny kontakt, nawet jeśli nie osobisty, to listowny. W biografiach obu pisarek często przewija się stwierdzenie, że Orzeszkowa i Konopnicka były przyjaciółkami. Trudno nie dojść do takiego wniosku, w końcu obie kobiety wspierały się zawodowo. Orzeszkowa promowała Marię Konopnicką, organizowała jej jubileusz pracy artystycznej w 1902 roku. Potem Konopnicka organizowała obchody 40-lecia pracy artystycznej Orzeszkowej w 1907. Nieustannie wspierały i chwaliły się zawodowo. Konopnicka recenzowała powieści Orzeszkowej dla różnych czasopism. Orzeszkowa polecała komu tylko mogła w literackim świecie talent poetycki Konopnickiej. Pisały do siebie listy, zapewniając o wzajemnym uwielbieniu talentu jednej i drugiej. Orzeszkowa o Konopnickiej, że to talent olbrzymi połączony z wysokim ukształceniem umysłu, myśli wielkie i forma cudowna. Konopnicka o Orzeszkowej: powieści twoje to całe kopalnie myśli. Wielkie są przez to, co budzą w umyśle czytającego. Ty masz spokój i siłę geniuszu. A jednak w tych listach obu kobiet niewiele jest osobistych informacji. Obie bardzo rzadko zwierzały się sobie z osobistych problemów i równie nieczęsto spotykały na żywo. Ich znajomość wydaje się wprost taktycznym aliansem dwóch niezwykłych postaci kobiecych, które wymykały się ówczesnym konwenansom i choćby dlatego postanowiły wspierać się w wybranej drodze. Uderzające na pewno jest podobne, choć niezupełnie identyczne, ich losy osobiste. W dzieciństwie obie wysłano na pensję do sióstr Sakramentek w Warszawie. Na pensji dziewczęta uczono trzech języków, historii, trochę arytmetyki, tańca, gry na pianinie i rysunku. Program bogaty nie był, jak pisała później Orzeszkowa, już raczej dostosowany dla wymagań panien z dobrych domów. Eliza pochodziła z zamożnej rodziny ziemiańskiej, Maria z małomiasteczkowej inteligencji. Pensja, mimo skromnego programu, dobrze zapisała się we wspomnieniach Orzeszkowej. Jak podkreślała: gdy czytam opisy pensji takie, jak na przykład w Przedpieklu pani Gabrieli Zapolskiej i porównywam je z atmosferą, która napełniała moją, zdumiewam się, niedowierzam i bardzo mi smutno. Powieść Zapolskiej przedstawiała pensję dla panien jako miejsca, gdzie z powodu drastycznych metod wychowania dziewczęta nabawiają się licznych chorób fizycznych, jak anemia, anoreksja albo gruźlica, a także psychicznych, jak nerwice czy depresja. Obie, Konopnicka i Orzeszkowa, na pensji zajmowały się pisaniem wypracowań z polskiego, francuskiego i niemieckiego mniej zdolnym koleżankom. Nie zawiązała się między nimi jednak więź na tyle mocna, żeby utrzymywały kontakt po skończeniu szkoły. Pochłonęło je bowiem zwykłe życie, do którego były wychowywane. Kiedy Eliza była jeszcze podlotkiem na pensji, wiedziała, że będzie bogatą panną, spadkobierczynią Miłkowszczyzny w guberni grodzieńskiej, obecnie w Białorusi. Marzyła wówczas, że poślubi ubogiego i szlachetnego młodzieńca, jak sama pisała. Po latach sarkastycznie stwierdzała, że swoją wysoką pozycję towarzyską zawdzięczała niekoniecznie osobistym zaletom, ale tylko pieniądzom. Pisała: uchodziłam za jedną z najmajętniejszych panien w guberni. I w ciągu kilku miesięcy otrzymała propozycję małżeństwa od Piotra Orzeszki. Orzeszko był kuzynem ojczyma Elizy, Konstantego Widackiego, był ponad dwa razy starszy od 16-letniej panny,
Lubił polowania i światowe życie. Był również bardzo zadłużony, tak jak jego majątek Ludwinów. Elizie to jednak nie przeszkadzało. Zdaje mi się, że gdyby podówczas kawałek drewna za człowieka przebrano i powiedziano mi, że gdy wyjdę za niego, będę panią siebie i wszystkiego mego, że on mnie wozić będzie po różnych okolicach i zabawach, zgodziłabym się wyjść za drzewo, komentowała później. Ślub odbył się w styczniu 1858 roku. Po 5 tygodniach od zaręczyn, a panna młoda nie miała wcześniej okazji porozmawiać z narzeczonym sam na sam ani przez chwilę. Zresztą niekoniecznie jej na tym zależało. Mąż lubił się bawić, a nowe fundusze z posagu żony pozwalały na najlepsze zabawy. Byłam wtedy po prostu samym śmiechem, samą pustotą, samą próżnością, pisała Orzeszkowa w pamiętniku. Jednak po pewnym czasie zabawa przestała być tak przyjemna. Losy Marii Konopnickiej układały się podobnie. W 1862 Maria wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego, zubożałego ziemianina, starszego od niej o 12 lat. Po ślubie młodzi zamieszkali w Bronowie, 50 km od Łodzi. Kobiety mieszkały więc bardzo daleko od siebie. Konopnicka w centralnej części zaboru rosyjskiego, Orzeszkowa 500 km na wschód. Konopnicka zamieszkała w niskim domku pod słomianą strzechą, raczej wieśniaczą niż dworem pańskim, jak pisała później. Jarosław jako najstarszy z braci zarządzał dobrami rodzinnymi, w skład których wchodziły wsie Konopnica, Bronówek i Bronów. Majątek ten był pokaźny, ale zaniedbany i nie przynoszący dochodów. Jak pisała Maria w liście do Elizy z 1879. Poszedłszy za mąż, zwiedzałam wszystkie kątki mojego nowego państwa. Otóż zdarzyło się, że na strychu znalazłam mnóstwo książek, które od niepamiętnych czasów tam wygnane służyły już to jako nogi przeróżnym faskom i skrzyniom kalekim, już to jako pastwa myszą, już wreszcie jako zapas bibuły dwom może pokoleniom gospodyń domu. Książek tam nie czytano, a pasję Marii do lektury uważano za coś dziwnego. W domu, podobnie jak u Orzeszków, panowały staropolskie obyczaje szlacheckie. Życie pełne zjazdów, polowań, gwarnych biesiad. A od Marii oczekiwano, że będzie organizować mężowskie przyjęcia. W czasie pierwszych 10 lat małżeństwa Maria urodziła 8 dzieci, dwoje z nich zmarło w niemowlęctwie. Jak pisała do Orzeszkowej, czy mam rodzinę? Tak, mam męża, który jest znacznie starszy ode mnie i mieszka na wsi. Mam dzieci. Boże, jaką gromadę. Otóż mimo to wszystko zdaje mi się często, że nie mam rodziny. W 1863 wybuchło powstanie styczniowe. Piotr Orzeszko został aresztowany przez władze carskie i zesłany na Syberię. Do skazania doszło, ponieważ wcześniej aresztowany został służący Orzeszków, który zeznał, że Piotr ukrywa w dworze powstańców i samego Romualda Trauguta. Ludwinów czym prędzej sprzedano, Eliza Orzeszkowa zaś napisała w liście do znajomego księdza: mąż mój skazanym został na wygnanie do permskiej guberni, za parę tygodni wyjedzie z kraju, ja za nim w miesiącu maju. Według powszechnego obyczaju towarzyszenie mężowi w drodze na Syberię, mimo że samemu nie miało się wyroku, nie było niczym dziwnym. Tak postąpiła narzeczona Florentego Orzeszko, brata Piotra. To, czego nikt się nie spodziewał, to nagła decyzja Elizy, by jednak pozwolić Piotrowi wyjechać samemu. Orzeszkowa sama czuła, że wobec takiego odstępstwa od obyczaju musi się tłumaczyć. W listach i pamiętnikach podawała różne powody tej decyzji. W listach na ogół starała się załagodzić sytuację. Wyrzucała sobie: ten brak ofiarności dla człowieka, który cierpiał za sprawę najdroższą, poczytuje sobie za jeden z najważniejszych popełnionych w życiu błędów etycznych. Przekonywała, że miała zamiar go naprawić, gdyby nie rychły powrót i wnet po nim zaszła śmierć wygnańca. W pisanej pod koniec życia autobiografii nakreśliła jedno krótkie zdanie wyjaśniające, dlaczego nie chciała dać się uwięzić na syberyjskim pustkowiu. Jakkolwiek bądź, nie pojechałam z mężem moim na Syberię, a dlatego, że go nie kochałam. I tyle. Zachowanie Orzeszkowej było prawdziwie skandaliczne i stanowiło poważną transgresję przyjętych zasad społecznych. Eliza nie tylko nie wypełniła swojego obowiązku małżeńskiego, ale również, a przede wszystkim właściwie, nie wypełniła obowiązku publiczno-patriotycznego, zamiast tego kierując się własnym uczuciem. Skandal pogłębiła jeszcze w kolejnych latach, wydając niemało pieniędzy na uzyskanie unieważnienia związku małżeńskiego z Piotrem Orzeszką, jeszcze przed jego śmiercią. Marii Konopnickiej również nie oszczędziło powstanie. W powstaniu zginął jej jedyny brat, Jan.
Konopnicy na ponad rok wyjechali z malutkim synem z ziem polskich do Wiednia, prawdopodobnie uciekając przed zagrożeniem aresztowania. W małżeństwie również nie działo się dobrze. Konopnicka nie mogła znieść ograniczeń, jakie narzucał jej mąż. Nie chciała być na jego utrzymaniu i nie odpowiadała jej rola gospodyni domowej. Po latach zwierzała się Orzeszkowej, że została wydana za przeżytego hulakę i człowieka już niemłodego, który wykorzystał jej dziecinną uległość. Jarosławowi z kolei nie podobały się zainteresowania żony, której debiut literacki nastąpił jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Po sprzedaniu w 1872 roku zrujnowanego majątku zamieszkali w dzierżawionym folwarku w Gusinie na terenie ówczesnej gubernii kaliskiej. W 1876 roku Maria rozstała się z mężem, rok później przeniosła się z dziećmi do Warszawy. Rozstanie, w przeciwieństwie do spektakularnej odmowy wyjazdu i następnie kampanii rozwodowej Elizy Orzeszkowej, było dość polubowne i nie wzbudziło wielkiej kontrowersji. Maria zabrała dzieci, uznając, że zapewni im lepszą przyszłość w Warszawie niż w dzierżawionym Gusinie. Orzeszkowa pisała zresztą potem o Konopnickiej do Tety Jerza, chwaląc jej ogromne zdolności literackie i opowiadając o okresie mieszkania na wsi i rodzenia dzieci jako przerwie w rozwoju. Pisała tak. Konopnickę znam od dawna, bo byłyśmy koleżankami na pensji sióstr Sakramentek w Warszawie. Dzieckiem obiecywała wiele, potem zagrzebała się na wsi, miała 6 dzieci, gospodarstwo i tak dalej. Na koniec w 30 którymś roku pisać zaczęła. W tych cytatach zarówno z Konopnickiej, jak i Orzeszkowej, która sama dzieci nie miała, widać pewien dystans do ideału matki Polki i przekonanie, że kobiety mogą, tak jak obie pisarki, spełniać się nie tylko poza macierzyństwem, ale też czasem wbrew jemu. Konopnicka nie rozwiodła się, tak jak Orzeszkowa. Pozostawała z mężem w wieloletniej separacji i nigdy już do siebie nie wrócili. Całą energię poświęciła wychowaniu dzieci i zarabianiu pieniędzy. Dawała korepetycje, tłumaczyła na polski literaturę francuską, niemiecką i angielską, publikowała oczywiście własne teksty i poematy. Dzieci nieustannie dostarczały jej zmartwień, najpierw finansowych, a potem osobistych. Córka Helena cierpiała prawdopodobnie na zaburzenia psychiczne, kradła pieniądze, miała nieślubne dziecko. Najmłodsza Laura zaś ku rozpaczy matki została aktorką. Życie Konopnickiej nie było tak skandaliczne jak Orzeszkowej, jednak ona również znalazła się kilka razy pod ostrzałem opinii publicznej. W konserwatywnych mediach krytykowano jej antyklerykalizm, nazywając mianem bezbożnej i bluźnierczej. W separacji z mężem jej nazwisko łączono z wieloma mężczyznami, m.in. o 17 lat młodszym Janem Gadomskim. Jeden z jej adoratorów, zdolny filozof i historyk Maksymilian Gumplowicz, zakochał się w starszej o 22 lata poetce w wieku 33 lat. Odrzucenie potraktował wyjątkowo poważnie i w 1897 roku postrzelił się przed hotelem w Gracu, gdzie Konopnicka mieszkała, a następnie zmarł. Samobójstwo wywołało ogromny skandal, przed skutkami którego starała się bronić Marię Eliza Orzeszkowa. W 1889 Maria Konopnicka poznała malarkę Marię Dulębiankę, z którą pozostawała w głębokiej przyjaźni. Razem odbywały podróże do Austrii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii, których klimat służył zdrowiu Konopnickiej. Przez 20 lat, aż do śmierci Konopnickiej, podróżowały i mieszkały razem. Orzeszkowa w tym czasie znosiła nieprzyjazne traktowanie sąsiadów i znajomych z powodu rozwodu i niedopełnienia obowiązków patriotycznych, czyli porzucenia sybiraka. Nawet w późniejszych latach nie przyjmowano jej w niektórych kulturalnych domach, w których pruderia i bigoteria, jak pisał Franciszek Godlewski, nie pozwalały na nawiązywanie kontaktów towarzyskich z tak kontrowersyjną osobą. Kiedy majątek rodzinny pisarki został w końcu sprzedany, ta, zamiast przeprowadzić się do dworu matki, kupiła dom w Grodnie. Grodno, w którym mieszkała już do końca życia, wedle jej własnych słów było parodią miasta. To w Grodnie Eliza pisała swoje najbardziej znane powieści, to tam przyjmowała gości, prowadziła życie towarzyskie i literackie, stamtąd pisała tysiące listów. To tam mieszkał prawnik Stanisław Nachorski, tam toczyło się ich życie i tam wzięli w końcu ślub. Panna młoda miała wówczas lat 53, pan młody zaś 68. Ślub odbył się w grudniu 1894 roku po prawie 30-letnim związku pary. Do maja tego samego roku Nachorski miał bowiem żonę, Leokadię, która zmarła w końcu na chorobę nerwową. Pisarki spotkały się ponownie w 1879, gdy Orzeszkowa przeczytała w prasie kilka wierszy Marii, a następnie przypomniała sobie koleżankę z pensji Sakramentek i postanowiła wydawać jej teksty w swoim wydawnictwie.
Kobiety spotkały się, a Maria napisała później do Elizy długi list, w którym opowiadała, jak dotychczas doświadczyło ją życie. Od tej pory pisarki wspierały się wzajemnie, jeśli nie w sytuacjach osobistych, to na pewno na drodze zawodowej. Orzeszkowa popierała kandydaturę Marii Konopnickiej na stanowisko naczelnej czasopisma Świt, pisząc pochwalne listy do Salomona Lewentala, wydawcy. Pisała też do swoich licznych rosyjskich znajomych literatów, z nadzieją, że uda się doprowadzić do przekładu poezji Konopnickiej na rosyjski. Orzeszkowa wreszcie agitowała i zbierała pieniądze na organizację 25-lecia pracy artystycznej Konopnickiej. Udało się zorganizować uroczystości i zebrać 20 tysięcy koron dla zawsze niedomagającej finansowo poetki. W darze narodowym przekazano jej dworek w Żarnowcu. Orzeszkowa pomagała Konopnickiej też w sprawach osobistych, szukając na przykład pracy w banku dla jednego z synów Konopnickiej, Stanisława. Maria z kolei nieustannie i bardzo pozytywnie recenzowała w prasie kolejne powieści Orzeszkowej. Bardzo aktywnie angażowała się też w organizację uroczystości z okazji 40-lecia pracy artystycznej Elizy Orzeszkowej, pisząc odezwy do pracy i osobiście organizując środki od znajomych ludzi kultury. A jednak nigdy nie zaprzyjaźniły się do końca. Z jednej strony na pewno przeszkodą był kształt ich życia codziennego. Konopnicka mieszkała w Warszawie i poświęcała większość czasu na zarabianie pieniędzy na utrzymanie gromady dzieci. Później zaś, pod wpływem problemów zdrowotnych i skandali z córką Heleną, wyjechała w podróż po Europie. W 1903 roku Dulębianka wprowadziła się wraz z Konopnicką do dworku w Żarnowcu, gdzie miała swoją pracownię. Orzeszkowa zaś, po przejściach z młodości, osiadła w Grodnie i praktycznie się stamtąd nie ruszała. Dodatkowo jednak te uderzająco równoległe, choć nie wspólne życia trzymały na dystans charaktery samych artystek. Konopnicka była wyjątkowo zamkniętą i zdawkową korespondentką. Po jednym długim i wylewnym liście do Orzeszkowej z 1879 reszta jej listów była raczej krótka, często zaznaczała niechęć do mówienia o sobie i swoich problemach. Podobnie Eliza Orzeszkowa. Orzeszkowa pisała o Konopnickiej. Konopnicką bardzo lubię jako kobietę i admiruję jako poetkę. Zupełnie szczerze i serdecznie całujemy się przy każdym spotkaniu, a potem przez całe lata nic o sobie nie wiemy. Konopnicka zaś pisała do Orzeszkowej w 1889. Nieraz ja bym pisała dla ciebie, ale nie chcę cię utrudzać. Kocham cię bardzo i stale. Myślę o tobie wiernie i często, choć milczę. Znajomość dwóch kobiet naznaczona więc była ich niezwykłą pozycją i życiem prowadzonym wbrew konwenansom. Dwie kobiety, jedna rozwódka, druga separatka, jedna w związku z żonatym mężczyzną, druga łączona z wieloma osobami. Doświadczone przez los i powstania, utrzymujące się samodzielnie w świecie, który nie był przyjazny samodzielnym kobietom. Jasno wyrażające swoje emancypacyjne poglądy. Być może dlatego ich znajomość była tak długoletnia i wspierająca, bo oparta na głębokim podobieństwie poglądów i decyzji życiowych. Jak pisała Eliza Orzeszkowa do Marii Konopnickiej w 1898. Wszakże my obie, te wyjątki z kolei zwykłych wytrącone, te stworzenia porodzone z trojgiem oczu na podziw ludziom i na żer boleściom.